Cześć, witajcie, z tej strony Waha, a przed wami Bitwa o Śródziemie 2 razem z RJ Modem. Starsi widzowie na pewno pamiętają, że kiedyś prowadziłem serię z tej gry. No i teraz postanowiłem sobie, że zrobię taką małą, powiedzmy, przypominkę z tego, czy jakkolwiek to nazwać, i po prostu wstawię wam jakiś film z Bitwy o Śródziemie 2 razem z RJ Modem, tak jak wspominałem na początku. Jeśli chodzi o samą grę, no to oczywiście łatwo się domyślić, że jest to RTS osadzone w świecie Władcy Pierścieni, a RJ Mod to jest po prostu modyfikacja, która wprowadza naprawdę dużo zmian. O nich będę sobie po prostu opowiadał tutaj w trakcie gry, bo ciężko je wymienić, tak wiecie, jednym ciągiem. Jeśli graliście w Bitwę o Śródziemie 2, to na pewno wiecie, że tam dość niefajne było ze strony twórców, że połączyli Rohan i Gondor w całość, we frakcję ludzi. Tutaj na szczęście RJ Mod to poprawia i z powrotem mamy po prostu Rohan i Gondor. Ja akurat gram teraz sobie Mordorem. Myślę, że jak wiecie, jak się cokolwiek kojarzycie z Władcy Pierścieni, na pewno wiecie, co to jest Mordor, co to jest Gondor i tak dalej. Tutaj sobie wykupiłem specjalną umiejętność, dzięki której mogę sobie odpalić oko Saurona, które działa w ten sposób, że możemy sobie po prostu podglądać naszego przeciwnika. O, jak widać, on już tutaj nas wysyła przeciwników. My sobie na szybko tutaj wyszkolimy trochę oddziałów orków. Oni są tutaj darmowi, no to są bardzo słabe jednostki, ale są za darmo, można nimi spamować. Tak sobie wziąłem tutaj Mordor w sumie na spróbowanie, bo szczerze mówiąc to Mordorem niezbyt dużo grałem w RJ Modzie, bo tam w podstawowej wersji to sporo, ale w RJ Modzie no to już mniej. Nie wiem, jak oni się tutaj spisują. Znaczy no, mniej więcej wiem, jak się spisują, ale zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Tutaj już niestety przeciwnik na mnie biegnie gdzieś. Myślę, że oni gdzieś zaraz się tutaj pojawią. Ale dobra, mamy już jakiś tu pierwszy oddział. Oczywiście wybudowałem sobie kolejne, no powiedzmy, że koszary, tak to będę sobie nazywał. No dobra, są i będą mi atakować na tartak, okej. Szkoda, że ten tartak nie jest trochę bliżej tutaj. Wtedy by moja twierdza również ich ostrzeliwywała, a teraz jest troszeczkę słabo. Oni mi ten tartak zniszczą, szczerze mówiąc. Dobra. Postawię tutaj od razu kolejny, bo ten tartak na mnie przetrwa. Tak swoją drogą wydaje mi się, że gra jest troszeczkę za głośno. Tutaj na szybko sobie jeszcze pozmieniam to. No to mówi to już bez znaczenia, ale dobra. Myślę, że teraz będzie lepiej. No, nie wspomniałem na początku, tak więc jeśli chcielibyście więcej odcinków właśnie z Bitwą o Śródziemie z RJ Modem, no to jak najbardziej piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę i tak dalej, no to wtedy coś więcej nakręcę. Jeśli chodzi o tą grę, o tą rozgrywkę teraz, no to po prostu wziąłem sobie Mordor, gram przeciwko Gondorowi, żeby było tak klimatycznie, ponadto jest to mapa Osgiliath, więc już w ogóle tak książkowo, filmowo, no nie? Sorry, zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, w ilu odcinkach się w ogóle tutaj zmieścimy, bo no czasami tutaj w RJ Modzie te rozgrywki są dość długie. A nie będę chciał robić nie wiadomo jak długiego filmu. Zobaczymy tutaj, co z tego wyjdzie. Dobra. Zróbmy sobie chociażby jeszcze jedno takie, żeby nam tu na stałe produkowało coś. Jeden oddział niech nam to tutaj przejmie. I my idziemy tutaj na gobliny. Jeśli się niszczy takie legowiska, to po prostu zdobywamy sobie z nich złoto. To jest fajne. Jak zniszczymy takie coś, to wypadają skrzynki złota. Znaczy no złota, no zasobów po prostu. Wygląda jak skrzynka złota i dodaje nam tutaj zasobów. Może troszeczkę wyjaśnię dla ludzi, którzy w tą grę nie grali. Jest to w sumie taki standardowy RTS. Mamy właśnie tylko jedne zasoby, nie ma jakiegoś tam podziału na drewno, złoto i tak dalej, tylko jest jedno. Mamy bohaterów, ale to również jest bardzo często w RTS-ach. Taki wiecie, malutki dodatek, no takie małe elementy RPG, no nie, że tworzymy sobie jakiegoś bohatera, on zdobywa poziomy, rozwijamy go sobie i tak dalej. Ponadto, gdy walczymy sobie z przeciwnikiem, to tutaj napełnia nam się pierścień. No i gdy zdobędziemy określoną ilość punktów, to możemy sobie wykupić jakąś umiejętność. Widzieliście już, że sobie wykupiłem chociażby oko Saurona. No i ono sprawia, że możemy sobie odkrywać mapę, ale nie tylko, bo ono również odkrywa ukrytych przeciwników. Tutaj niektórzy bohaterowie i niektóre jednostki mają takie umiejętności, że są po prostu niewidzialni. I ponadto to oko Saurona dodaje jeszcze 25% do obrażeń oraz 25% do zdobywania doświadczenia. No działa to w ten sposób, że jakbym sobie oko Saurona dał na nich, no to wtedy by te bonusy na nich zadziałały. Dobra. I teraz tak, mamy sporo orków. Myślę, że będziemy sobie szli po prostu w stronę naszego przeciwnika. On już tutaj atak na nas walnął, więc myślę, że teraz trzeba by odpowiedzieć. On był tutaj, dobra. Oni niech się oczywiście tym zajmą. A, tu już widzę, że na mnie idzie z powrotem. Tutaj tworzę sobie Gothmoga, czy jakkolwiek się to czyta. Jeśli oglądaliście Władcę Pierścieni, to prawdopodobnie kojarzycie go tutaj po twarzy. On przeprowadzał oblężenie na Minas Tirith w Powrocie Króla. Tam chociażby była w filmie z nim jakaś scena, że jakoś tak no, na samym końcu odskoczył od tego, od pocisku z trebusza, coś takiego tam było. O, zniszczę to jeszcze oczywiście. Tutaj niech nam się orkowie dalej szkolą, czemu by nie, i tak są za darmo. Zniszczę to, dostaniemy sobie tutaj trochę zasobów. I od razu wybudujemy sobie tutaj miejsce, w którym możemy sobie szkolić trolle, bo no takimi jednostkami to dużo nie osiągniemy. No ich jest cała masa, ale niestety są, no po prostu są beznadziejni. Oni mają beznadziejny pancerz, beznadziejne obrażenia i tak dalej, więc dużo nimi nie zrobimy. No i tak jak wspominałem, tutaj bohaterowie mają swoje umiejętności. On na sam początek ma umiejętność o nazwie Żelazna Ręka, która sprawia, że orkowie niedaleko niego są odporni na strach oraz zdobywają doświadczenie 2 razy szybciej. No i on tutaj może jeszcze schodzić i wchodzić na swojego warga. Dobra, to przyjmijmy im tutaj to od razu. Takie te budynki dodają nam chociażby no, zasoby. Bohatera może na razie już sobie odpuścimy, nie będziemy przesadzać z tymi bohaterami. Może kolejne zasoby? Myślę, że to nie byłoby złe. Dobra, przejęte. Co to się tutaj buduje? Aha, tutaj chyba było legowisko. Nasz przeciwnik je zniszczył, ale nie do końca. Jeno się teraz samo odbudowuje. W ogóle źle idę. O kurde, on mnie tutaj atakuje. No ty dziadzie, akurat jak sobie tutaj coś nowego zrobiłem. Tylko ja nie za bardzo chcę tutaj do niego podchodzić, bo on mnie samą twierdzą wybije. No tu mi biegną, okej. Dobra, szkolimy sobie trolle od razu, żebyśmy mieli jakieś silniejsze jednostki. Tutaj oni się robią, powiedzmy, że weźmiemy sobie jakichś łuczników. Co tutaj się dzieje? A, tu jest jakiś pojedynczy łucznik. No kurde, zniszczyli mi. Trzeba by to odbudować. No weźcie ich, atakujcie tutaj. No, dawajcie wszyscy. Kurde, czy oni mi gdzieś... Aha, ten budynek, który im przed chwilą przejąłem, to oni mi go odbili. No w sumie spoko. No i widzicie, to jest to, że tutaj biega 2 żołnierzy, a moi nie mogą ich zabić i normalnie mi tutaj rozwalają wszystko, no bez sensu. Zaraz będziemy mieli trolle, no to na pewno troszeczkę ulepszy moją armię. Ale chciałbym sobie zrobić... A, no właśnie. Tutaj mi się pomyliło, bo w podstawowej wersji gry Mordor miał również Haradrimów, Esterlingów i tak dalej. Tutaj już tego nie ma, bo to jest osobna frakcja. No i tego nie ma, więc... Aha, coś takiego będę mógł sobie zrobić. Gdybym miał drugi poziom tego... Dobra, nie mam już jakby punktów dowodzenia, coś w tym stylu. One określają, ile jednostek możemy mieć. Tam każda jednostka ileś punktów dowodzenia zajmuje. Jest to po prostu ograniczenie, abyśmy nie mogli sobie zrobić nieskończonej liczby jednostek. Dobra, mamy trochę tutaj złota, więc możemy sobie zrobić jakiegoś bohatera. Tutaj mamy nazgule. One się różnią jakimiś tam mocami, ale nie pamiętam szczerze jakimi. Tutaj mamy trolla jakiegoś, albo mojego bohatera. Szczerze mówiąc nie pamiętam. Aha, nie mam kurde miejsca. Aby sobie dodać miejsca, to się buduje właśnie te budynki, które dają zasoby. Dobra, przejęte. No na razie troszeczkę jest to tak chaotyczne wszystko, bo zacząłem wszystko opowiadać w trakcie gry już, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Że nawet jeśli nie graliście... O, Gollum. O kurde. Tutaj od Golluma zdobywa się pierścień. No i oczywiście, gdy mamy pierścień, to będziemy mogli sobie zrobić Saurona. Więc on niech jak najbardziej wraca z tym pierścieniem do naszej bazy. Przejmijmy to sobie. Wracaj szybko tutaj z pierścieniem. Sauron jest drogi, ale naprawdę jest potężny. To robi masakrę. Oj kurde, żeby mi go tutaj nie zabili. Dobra, przejmiemy to sobie do końca. Dobra, jest. I teraz lecimy tutaj za nimi. Aj, co chwilę sobie zapycham tutaj te moje punkty dowodzenia. A, lejcie ich tutaj. Niech tu ten bohater przyjedzie jak najbardziej. I te jednostki myślę, że też sobie zbierzemy. Dobra, mamy drugi poziom tych naszych koszar, więc budujemy sobie to od razu. Miejsca za bardzo nie mamy na jednostki, ale dobra, już nieważne. Myślę, że teraz przypuścimy sobie jakiś atak na niego. Dobra, no lejcie się tutaj z tymi goblinami, spoko. I sprawdźmy sobie, ile Sauron kosztuje. 10 000. Kurde. Nawet jestem skłonny poczekać na niego. Zobaczymy, czy będzie się dało, no bo jak nie będę miał jednostek, to będę musiał zrezygnować. Ale jeśli by się udało, to od razu byście sobie zobaczyli, jak się Sauron prezentuje. No to jest masakra tutaj. Nawet w podstawowej wersji gry bez moda jest bardzo potężny. A tutaj to jest już, no masakra po prostu. A, no i chociażby zmiana w RJ modzie. Trolle są duże. Tak, to były takie, no w sumie nawet nie jakoś dużo większe od orków, a tutaj naprawdę widać różnicę. I w ogóle takie większe jednostki są po prostu potężniejsze w tym modzie. Dobra, no przeatakujmy go sobie. Tutaj mamy dużo jednostek, więc myślę, że możemy sobie na to pozwolić. O, dobra, najpierw mu rozwalimy tutaj farmę, trochę mu podniszczymy gospodarkę. O, tutaj są trolle jeszcze, chodźcie tutaj. A, i tu mam jeszcze jednostki. No to sporo nam się tego uzbierało, szczerze mówiąc. Co ty tutaj masz? Nie ma żadnych uzbrojeń jakichś, tylko twierdza będzie do nas strzelała. Ach, czy tutaj podchodzić? Kurde. Może poczekajmy sobie na trolle. O, możemy sobie robić Saurona, spoko, od razu go robimy. No on się będzie długo tutaj rekrutował, ale może zdążymy. Dobra. Chyba sobie nie... Tutaj mnie atakują. Aha, gobliny. A gdzie te trolle są? Doszły już tutaj? Nie. Widzę, że on konnicą na mnie leci w ogóle. Kurde, nie wiem, gdzie są te trolle. Masakra. Zgubiłem moje trolle dwa wielkie. A są, dobra. Dobra, no to wy zajmijcie się tutaj goblinami. A tą konnicę, wiecie, chciałbym zatrzymać, w sensie zabić po prostu, bo oni tutaj do mnie lecą oczywiście. No, a tutaj naokoło twierdzy możemy sobie wybudować jakieś tam, wiecie, takie wieże, coś w tym stylu. Które po prostu będą nas chronić przed przeciwnikami. Aj, no konica oczywiście mi tutaj uciekła bardzo. Gdzieś tu jeszcze byli łucznicy. Dobra, nawalajcie tutaj w nich. My się cofamy tutaj od razu. I zaraz będziemy szli na atak jak najbardziej. O, Sauron. Kurde, nie wiem czy zdążymy z tym Sauronem. Ale no cóż, to najwyżej, jeśli wam się będzie podobało, no to w kolejnych odcinkach oczywiście. Jeszcze pewnie będzie okazja, żeby sobie Saurona zobaczyć. Mamy sporo zasobów, więc trzeba tutaj inwestować od razu. Weźmiemy sobie również coś takiego. Tutaj możemy sobie ulepszenia dla jednostek kupować. O, czy ja was tutaj zaznaczę wszystkich? Chodź tu, trollu. Dobra, może jednego trolla w trollach możemy sobie zmieniać, czy atakują, wiecie, z dystansu, czy z bliska. Jednego sobie wziąłem z bliska, myślę, że to będzie dobre. No i co, lecimy tutaj na nich. No teraz chyba nie ma już co czekać, tych jednostek mamy naprawdę sporo. Sauron powoli się zbliża. Tutaj widzę, że mamy kolejny poziom i możemy sobie tutaj włączyć... No, po prostu, że on będzie silniejszy tam przez jakiś czas. Widziałem oczywiście tutaj ich. Aha, dobra, atakują mnie. To dobra, trzeba się ich pozbyć na początek. Albo jednak nie atakują. Chyba nie atakują. No to dobra, no cóż. No to my atakujemy. Skoro mamy sporo kasy, to możemy sobie wieżyczki pobudować, szczerze mówiąc. One nam tutaj będą chronić budynki. On mi najczęściej atakuje te, co mi zasoby produkują. Oj, trzeba ten trebusz zabić, zniszczyć. Kurde, wszystko w bohatera mi tutaj uderza. No, dawajcie. Już mnie tutaj atakuje dziad. Wiecie co, ja sobie tutaj od razu... Bo skupiam się bardzo na ataku na niego, no nie? Więc żebym miał tutaj jakąkolwiek obronę, to sobie podbudujemy coś w tym stylu. Możemy dać sobie oko Saurona, aby dostali nam tutaj lepsze morale. Znaczy nie morale, tylko tam już mówiłem wam, że to daje do ataku i tak dalej. Co oni mnie tutaj tak atakują? No to dziady głupie. Ale dobra, my go tutaj chyba bardziej niszczymy. O, możemy sobie stworzyć taką wieżyczkę. Ja chyba nawet to gdzieś tutaj postawię. No i tak nam się buduje, taka wieżyczka. No i co? Chyba my już atakujemy siedzibę tutaj. Co z tym Sauronem? No kurde, nie zrobi się ten Sauron, no. Ale dobra, wiecie co? Może zrobimy sobie tak, że ja mu tutaj po prostu poniszczę to wszystko. Ale nie będę go chyba jeszcze do końca jakby. Żebyśmy jeszcze zobaczyli tego Saurona, to by było spoko. Ogólnie twierdzę, możemy sobie tutaj ulepszać i chociażby dodać sobie lawę, że tutaj naokoło będzie lawa i gdy nasz przeciwnik będzie atakował naszą twierdzę, no to wtedy będą ci jego żołnierze otrzymywali obrażenia. Również dość ciekawa opcja, ale raczej takimi rzeczami to wiecie, zajmujemy się jak mamy już dużo złota, tak to lepiej inwestować w jednostki i po prostu dobrze nimi operować. Dobra, zaraz będzie Sauron. Poniszczymy mu tutaj to. Kurde, trolle mi już zabili wszystkie. Wiecie co? Wycofamy się troszeczkę gdzieś tutaj. Doszkolimy może sobie jakieś, wiecie, żołnierzy. O, tutaj mamy takich trochę lepszych orków. Jest i Sauron. No i świetnie. Tutaj Sauron ma moc, że po prostu zrzuca, no, taki meteoryt. Oraz straszy pobliskich przeciwników. No to ten strach działa w ten sposób, że oni się kulą albo uciekają. Coś w tym stylu. No po prostu mnie zdolni do walki wtedy. No, on trochę wolno chodzi, ale dobra, poczekajmy już sobie na niego. Skoro już tyle już czekaliśmy, aż się zrobi, to już teraz poczekamy, aż dojdzie. Tutaj mamy kolejne koszary, to sobie po prostu robimy takich lepszych orków już, którzy cokolwiek robią. A nie po prostu są, wiecie, no... Kurde, zapomniałem jak to się mówi, mięsem armatnim. Kurde, jakbym trafił po drodze na jakieś jednostki wroga, to by było spoko, bo Sauron fajnie je tak, wiecie, odrzuca, tak jak to było w filmie przedstawione, że on macha, no powiedzmy tą swoją maczugą i odrzuca ich, tak to również tak samo jest w grze przedstawione. A, zniszczyli nam tutaj to, ale to jest nieważne. Jest i Sauron. Dobra, chodź już tutaj, Sauronie. On się tutaj odbudowuje? No. Znaczy no nie chyba, tylko odbudowuje się na pewno. O, chciałbym sobie tych tutaj przeatakować, jak najbardziej, żeby ich Sauron zaatakował. I patrzcie. No i tak sobie ich wyrzuca w powietrze, więc naprawdę bardzo fajnie. Weźmiemy może sobie tutaj deszcz meteorytów. Albo to jest jeden wielki, już nie pamiętam, a nie, taki deszcz jest. No i tutaj troszeczkę poniszczyliśmy budynków. Widzicie, nawet jeśli nie atakujemy, znaczy jeśli nawet nie użyjemy tej umiejętności, to i tak oni się nas boją, tak czy siak. Tylko z tego co pamiętam, to Sauron bije również swoje jednostki, więc no ma to swoje minusy. Ma taką siłę uderzenia, że zabija również naszych. Ale z tym nie jestem pewien, czy tak jest Czy tak jest, ale coś mi się kojarzy, że może również zabić nasze jednostki. I chyba jak zniszczymy sobie ten budynek, to będzie koniec. Dokładnie. No czyli wyszła nam taka fajna, dość szybka rozgrywka. 20 minut, czyli taki standardzik. No i tak jak już mówiłem, jeśli chcecie więcej filmów z RJ Moda, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej, a ja wtedy z chęcią coś dla was nagram. I oczywiście możecie również pisać, co chcielibyście z tej gry zobaczyć. Ja już kiedyś trochę z tej gry pokazywałem, z tego co pamiętam, to przedstawiłem wszystkie nowe frakcje. W opisie znajdziecie link do całej playlisty, tam będziecie mogli sobie to przejrzeć, ale oczywiście jeśli macie jakieś propozycje, co robić w tej grze, co chcielibyście zobaczyć, no to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!